ostatnio bardzo głośno jest o tym zawodniku. Nie trudno się dziwić, jest przecież najlepszym strzelcem ligi. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. A teraz... i gol! Już w pierwszych minutach wpisuje się na listę strzelców. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. No to mamy 1-0. No i po ataku zagrożenie minęło. Mamy informację, że w spotkaniu Jagi wynik uległ zmianie. Mamy pierwszą bramkę dla Jagiellonii Białystok. Obecny wynik brzmi 1-0. Minęło 14 minut gry. Bardzo dziękuję za informację. Zdecydowane wejście w piłkę. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Znakomita blokada strzału. Nie, błąd. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Uwaga, będzie szansa bramkowa. I gol, proszę Państwa. Podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję raz jeszcze. Nieco bardziej na spokojnie, świadomi tego, jak ona się skończy. Ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć, a ten popis indywidualny niewątpliwie jest pięknem samym w sobie. Brawo! Jest informacja o golu w meczu Legii Warszawa. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla drużyny warszawskiej Legii. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Za nami 31 minut meczu. Dziękuję bardzo za meldunek. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Teraz przed szansą! No, to jest już chyba pozamiatane. 3 gole różnicy. To poważna przewaga. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. No i nic dziwnego, że się nie myli z takiej odległości. Ciężko jest nie trafić. Piłkę przejmują rywale. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Rozległ się gwizdek, ruszamy!
przed nami druga połowa tego spotkania. Częstochowianie dostają rzut wolny. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Doskonała obrona teraz, zażegnał to niebezpieczeństwo. Jest komu podać. Publiczność domaga się strzału. Ależ teraz broni, wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem, to naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Czy trafi do siatki? Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu! Co za forma! My oglądamy powtórkę, a trener wciąż piekli się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wybicie, za krótkie, zbyt niepewne i rywale w pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. Przerwał atak rywali. Arsenić. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Tracą piłkę częstochowianie. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Freeman. No i strata. Czy wykorzysta tę okazję? Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Centra w pole karne. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. I ostatecznie nic z tego nie wyszło. Udane wejście, traci piłkę. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty.